Simba, król lew. Odcinek drugi. Głód. Jelon Kut. Simba, królik jest szybszy od ciebie. Wiem, gdzie jest pole pełne pysznej trawy. Dziękuję, mam już dość roślin. Chcę prawdziwego jedzenia. Simba, wracaj. Simba, przestań. Simba! Wracaj! Nigdy nie złapiesz królika. Wydawało mu się, że jest mądrzejszy ode mnie. Mylił się. Hej! Mówiłem ci. Wszystko w porządku? Tak, ale nadal jestem głodny. Chodź za mną, pokażę ci, gdzie jest to pole. Będziemy mieli prawdziwą ucztę. Kręci mi się w głowie. To boli. Mówiłem ci, że królik jest szybszy od ciebie. Wiem, nie musisz mi tego przypominać. Do zobaczenia. Hej, wy dwoje! Dlaczego nie idziecie do domu? Czas jeść! Nie chcemy być zależni od mamy wilczycy, żeby nas codziennie karmiła. Ale ty jesteś drażliwy. Jestem głodny. Szukanie pożywienia w dżungli wcale nie jest takie łatwe. Wracajcie do domu. Mama wilczyca nauczy was, czego trzeba. O nie! Ostatnio mama wilczyca gotuje tylko dania wegetariańskie, tak jak Alex. W takim razie powinniście pójść do Augustyna, on wam pomoże. Ta sowa jest mądrzejsza od nas wszystkich. Augustyn przeczytał tyle książek. Odpowie na wasze wszystkie pytania. Teraz idźcie już, ja wolę sam jadać obiad. Dziękujemy ci, Ludwiku. Do zobaczenia. Do widzenia, Ludwiku. Do zobaczenia. Nareszcie jesteśmy. Proszę bardzo. Mówi się, że trawa tutaj zaspokoi głód każdego. Być może, ale lwy nie powinny jeść trawy. Przestań narzekać. Jedz. Dobrze pachnie. Naprawdę?
Smaczna? Jest pyszna. Wiesz co? Już się lepiej czuję. No, Simba, nie zaszkodzi spróbować. Dziwnie się czuję. Simba, mój przyjacielu, jesteś gotowy, aby odnaleźć tych, którzy zabili naszych rodziców? Chcę zemścić się na tygrysie i jego hienie oraz na ludziach, którzy polują na nas z bronią. Chodźmy, zemsta jest bliska. Widziałaś, co oni robią? Oszaleli? Co się dzieje? Czy oni sobie z nas żartują? Przecież jesteśmy małpami, głupku. Spójrz. Przygotowują się do walki. Idę powiedzieć o tym tygrysowi. Panie, Simba i Jelonek oszaleli. Chcą nas wszystkich nastraszyć. Szukają cię, panie. Nie widzisz, że drzemie? Przyprowadź ich tutaj. Ja się nimi zajmę. Nie widzisz, że tygrys drzemie? Tak, ale... Zrób tak, jak powiedział tygrys. Przyprowadź ich tutaj. Nawet jeśli tygrys śpi? Tak, tygrys zrobi z lwiątek przekąskę. Idź, chyba że sam chcesz nią być. Tygrys kazał schwytać Simbę i Jelonka. Naprawdę? To może być trudne. Chcę wykonać rozkaz tygrysa, ale oni nas rozerwą na strzępy, jak zejdziemy na dół. Nie złapiemy ich. Oni poruszają się za szybko. To niemożliwe. Poczekajmy. W końcu się zmęczą. Łap go, Simba. Tygrys ucieka. Biegnij, Simba. Co oni wyprawiają? Chodźmy po mamę. Dobry pomysł. Ty idź do Nory, ja pójdę po Alex. Dobry pomysł. Oni będą potrzebowali jej pomocy. Mam nadzieję, że ona będzie miała jakieś lekarstwo na ich szaleństwo. Oni nie zachowują się normalnie. Pośpiesz się. Dawaj im codziennie trochę tych ziół. Sprawią, że będą się czuli wspaniale. Poszczypcie dla każdego. Jesteś bardzo miła, Alex. Dziękuję. Mamusiu? To okropne. Co się stało? Simba i Jelonek oszaleli. Atakują krzaki. Musisz przyjść.
Dziwnie się zachowują? Tak. I mówią też dziwnie. Mamusiu, chodź szybko. Lepiej chodźmy to zobaczyć. Pójdę za wami. Dziękuję. Tam leżą. Na wprost was. Musieli zjeść coś, czego nie powinni. Obudź się, maleńki. Zjadłeś coś, czego nie znałeś? Chciałem zjeść królika, ale jelonek kazał mi zjeść rośliny. Jakie rośliny, kochanie? Nie pamiętam, ale były bardzo dobre. Walczyli z krzakami. Widzieliśmy to. Wyrządzili całkiem sporą szkodę. Nie powinniście niszczyć drzew. Tam żyją inne stworzenia, które wymagają tyle samo szacunku, co my. Byliście bardzo niedobrzy dla nich. Alex ma rację. Drzewa też są naszymi przyjaciółmi. Nie mogę wstać. Ja też nie. Mam dokładnie to, czego potrzebuję. Czy to usunie to dziwne spojrzenie z ich twarzy? Tak, to ziołowa mikstura, która wszystko wyleczy. Proszę, Simba. Wypij to. To dobre. Nie. Simba, spróbuj, to sprawi, że lepiej się poczujesz. No spróbuj. Dobrze, jestem z ciebie dumna. Teraz twoja kolej, jelonku. Otwórz buzię szeroko, jelonku. To sprawi, że poczujesz się lepiej. Już czuję się lepiej. To dobrze, kochanie. Jelonek też wstał. To dobrze. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Pójdę podziękować Augustynowi za receptę. Znalazł ją w jednej ze swoich książek. Zabiorę małych rozbójników do domu. Do zobaczenia wkrótce. Dziękujemy. Augustynie? Augustynie, obudź się, muszę z tobą porozmawiać. Słyszysz mnie? Obudź się, leniuchu. Ktoś natychmiast potrzebuje twojej pomocy. Musisz pokazać Simbie wszystko, co można zjeść w dżungli. Słucham? Jelonek też. Oni nie wiedzą, co można jeść. Dobrze, ale pozwól mi najpierw coś dokończyć. Później pokażę im, co mają jeść. Dzieci, bądźcie grzeczne i odpocznijcie trochę. Pójdę przygotować coś do jedzenia. Jestem głodny, ja też. Przestaniecie? Cały czas się bawicie. My? Gdy wy się bawiliście, ja walczyłem z tygrysem. Ja też. Walczyłeś z tygrysem? To niebezpieczne. Simba mówi prawdę. Nareszcie pomściliśmy naszych rodziców, ale wcale się nie bawiliśmy. W ogóle nie macie odwagi. Tylko myślicie o jedzeniu, spaniu i zabawie. I gdy wy się bawiliście, ja pomściłem naszego tatę, króla lwa. Tchórze. Nic dla niego nie zrobiliście.
Oli, widziałeś gdzieś swojego brata? Tak, mamo, drzemie na słońcu. Pójdziesz po niego? Oczywiście. On pokaże Simbie i Jelonkowi, gdzie jest ich miejsce. Tutaj jesteś. Oni śpią. Dokładnie tego im potrzeba. Naprawdę? Tak. Ziołowa mikstura będzie miała czas, aby w pełni zadziałać. Mam cię. Nie tak daleko. Hej, my się tylko bawiłyśmy. Mówiłem wam już, żebyście je zostawiły w spokoju. Drugi raz nie będę powtarzał. Następnym razem zaduszę was wszystkie. Nie, nie będzie następnego razu. Witajcie, moi mali przyjaciele. Mogę wejść na ciebie? Pozwól mi wejść. Tak. Obawiam się, że Jelonek i Simba zjedli jakieś rośliny, których nie powinni byli jeść i mieli halucynacje. Dałam im coś, aby poczuli się lepiej. To była ta wielka katastrofa? Potrzeba kogoś, kto pokaże im, jak okazywać szacunek i jak należy dobrze jeść. Dlaczego mnie wyzwaliście? Wydaje mi się, że Augustyn jest za bardzo zajęty, że muszę zrobić to dla ciebie, Alex. Simba? Obudź się, maleńki. Jelonku, wstawaj. Chodźcie. Wężu, my śpimy. Zostaw nas w spokoju. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Narażacie się na niebezpieczeństwo. Mogłem pożreć was obojga. Co? To znaczy, że gdy ja śniłem o jedzeniu, sam mogłem być kolacją dla ciebie? Kto by chciał mi to zrobić? Przecież jestem małym lwem. Nikt nie będzie chciał mnie zjeść, gdy śpię. Przynajmniej taką mam nadzieję. Jestem tak głodny, że nawet danie wegetariańskie byłoby dobre. Nie! Zostaw mnie w spokoju! Puść mnie! Przestań! W porządku, Simba. Teraz masz nauczkę na przyszłość. Zawsze musisz być czujny, chłopcze. Wszyscy należymy do łańcucha pokarmowego. Musisz umieć się obronić, jeśli chcesz przetrwać w dżungli. Musisz nauczyć się polować. Poproszę panterę, żeby uczyła cię polować. Ty, Jelonku, już wiesz, jak szukać roślin i trawy, ale musisz się jeszcze nauczyć, które rośliny nadają się do jedzenia, a które są szkodliwe. Każde żywe stworzenie pełni jakąś funkcję. Niektóre zostały stworzone po to, aby żywić inne zwierzęta, inne w ogóle nie nadają się do jedzenia. Mogą sprawić, że dziwnie się poczujesz albo nawet zabić cię. Dobrze, ale skąd mam wiedzieć, które rzeczy są bezpieczne? Musicie się uczyć. W ten sposób możecie dokonywać mądrych wyborów. Dowiecie się na przykład, że jelenie są roślinożerne, czyli jedzą rośliny. A co z lwami? Lwy? Tak jak ty, Simba. Są mięsożerne, czyli jedzą mięso. To samo powiedziałem Jelonkowi. Znalazłem dobrego, tłustego królika, ale Jelonek nie chciał, żebym go złapał. I tak był dla mnie za szybki. Pantera pokaże ci, jak się poluje. Możesz zostawić trawę i rośliny dla Jelonka. On został stworzony po to, by jeść rośliny, tak jak ty zostałeś stworzony po to, by jeść mięso. Rozumiesz? W naturze każde żywe stworzenie odgrywa konkretną rolę. Dlatego powinieneś szanować każdą gałązkę albo owada. Wszystko jest ważne. Wystarczy tego wykładu. Powiedz maluchom, co mogą jeść i gdzie mogą to znaleźć. Augustynie, zapomniałeś im powiedzieć, że mogą również jeść owoce z drzew i krzaków oraz że niektóre rośliny mają słodkie i smaczne owoce. Nie zapomniałem. Owoce są jednak dobre dla jelonka. Masz rację, motylku. Owoce są bardzo pożywne. Trzeba się tylko upewnić, że się je je, gdy są dojrzałe, wtedy, gdy spadną na ziemię. Gdy owoce są dojrzałe i smaczne, zawierają mnóstwo witamin, a wszystkie resztki zostaną zwrócone ziemi i ją użyźnią. To jest naturalny cykl życiowy. Coś, co nigdy się nie kończy. Naprawdę? Jesteś pewna? Tak, Simba. Ale w twoim wieku musisz się nie tylko uczyć, ale też bawić. Słyszałeś? Chodźmy pobawić się w chowanego. O tak. Rozumiem, ale mam teraz ochotę na drzemkę. Co?
Witajcie. Ludwik powiedział mi, żebym natychmiast do was przyszedł. Czy coś się stało? Chcecie, żebym coś przesunął? Wygląda na to, że maluchy dostają pouczenie. Co się dzieje? Czyżbyście sprawiali kłopoty? Zgadza się. Jelonek i Simba nie jedli tego, co trzeba. Nie smakują im moje potrawy. Rozumiem, może zimny prysznic z mojej trąby sprawi, że się opamiętają. Nie, dziękujemy, Tim. Oni dopiero się uczą, co jest dla nich dobre. Wiem, tylko żartowałem. Obaj są jeszcze bardzo młodzi, potrzebują doświadczenia. Właśnie to im tłumaczyłem przed chwilą, Tim. Wydaje mi się, że zaczynają powoli to rozumieć. Nie martw się, zajmę się nimi. Idź spać. Augustynie, nic im się nie stanie. Dziękuję. Przyda mi się dobra drzemka. Bądźcie grzeczne, dzieciaki. Jeśli nie chcecie jeść tego, co mama wilczyca gotuje, sami musicie znaleźć sobie coś na kolację. Ty, Simba, pójdziesz polować z panterą, a ty, Jelonku, pójdziesz ze mną. Pokażę ci, jak wybierać to, co jest dobre do jedzenia. Jeśli zgadzacie się ze mną, zawołam teraz panterę. Tak! Mam nadzieję, że to rozwieje twoje zmartwienia, wilczyco. Obiecaliśmy ci pomagać. Dziękuję ci, Tim. Jesteś dobrym przyjacielem. Cześć, Pantero. Dziękuję, że przybyłaś tu tak szybko. Mama wilczyca ma pewien mały problem. Witaj. Właśnie miałam jeść. W czym mogę wam pomóc? Naucz Simbę polować. Nie smakują mu moje potrawy. Cześć, Simba. Dzień dobry, Pantero. O! Nie dotykaj, Simba. To nie dla ciebie. To mój królik. Dobrze wygląda, prawda? Pantero, zostaw mi chociaż kawałek, a jutro pokażesz mi, jak się poluje. Masz, to dla ciebie. Zjedz całego i dobrze się wyśpij, a jutro pójdziemy na polowanie. Dziękuję, Pantero. Muszę przyznać, że nie jest łatwo zajmować się nimi wszystkimi. Są wiecznie głodni. Wszyscy obiecaliśmy ci pomóc. Od jutra będę uczył Simbę polować i troszczyć się o siebie samego. A ja zajmę się uczeniem Jelonka wszystkich potrzebnych rzeczy. Dziś Simba i Jelonek są zadowoleni, bo mają co jeść. Ale czy w przyszłości będą umieli skorzystać z tego, czego się teraz nauczyli? Będą musieli nauczyć się dobrze odżywiać, żeby rośli i byli silni. Musimy poczekać i zobaczyć.